Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy. To będą same super ciuchy z nowych dostaw oraz z Vinted. Jeśli Was interesuje taka tematyka, to zapraszam serdecznie. Będą to oczywiście wszystko rzeczy z second handów, rzeczy używane i rzeczy z odzysku. Witam Was ponownie po krótkiej przerwie. Nie nagrywałam około tygodnia programów i już jestem z powrotem. Serdecznie Was zapraszam i zachęcam Was, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, do zasubskrybowania. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowościach. I po bardzo proszę też o polubienia. Będzie mi bardzo miło, jeśli polubicie mój filmik. Mam nadzieję, że się spodoba, ale myślę, że tak, bo będą naprawdę super jakościowe, markowe rzeczy, rzeczy vintage. Także serdecznie już zapraszam. No i kochani, tradycyjnie zacznę od tego, co mam na sobie. A mianowicie jest to kombinezon MNG, czyli Mango. Inaczej mówiąc, kombinezon z wiskozy z dodatkiem poliestru. Bardzo mi się podoba kolor. Ciekawa jestem, czy Wy lubicie taką czerwień. To jest taka czerwień trochę wypadająca w wino czerwone. Taka bardzo przyjemna, ciepła, nierażąca. I ten materiał, nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbuję podejść bliżej. On ma taką fakturę, jakby taką strukturę trochę lnianą. Z wyglądu, bo nie ma tutaj żadnej domieszki lnu. Ale bardzo, bardzo mi się spodobał. Jest bardzo taki przyjemny do noszenia. Ten materiał jest przewiewny. Jest to takie luźne, wygodne. W przebiteczce zobaczycie sobie, jak się w tym prezentuje, tak z dalsza, powiedzmy. No i ma fajne wiązanie, które trochę tutaj ewentualnie wystający brzuszek lekko może skorygować. Ale myślę, że wygląda spoko, naprawdę. No i tutaj niestety jedną wadą tego kombinezonu jest to, że ma bardzo rozchodzący się dekolt. No niestety te dzisiejsze ciuchy pozostawiają wiele do życzenia, jak chodzi o krój i o takie dopasowanie do sylwetki. To wszystko jest takie, wiecie, oversize'owe, rękawy są takie nietoperzowe i ogólnie jest luźno, ale niestety robią też te dekolty w taki sposób, że one się po prostu tu rozchodzą. Gdybym sobie go nie spięła tą broszką, no to po prostu by się to rozlazło i wyszłoby mi wszystko na wierzch. Także, moi drodzy, no jest to wada, na pewno jest to wada. Na pewno bym się zastanawiała mocno, czy kupić nowy taki kombinezon, tym bardziej, że podejrzewam, że z dobrej jakości materiału, no i taki modny krój byłby drogi w sklepie. No ja zapłaciłam za ten kombinezon około 30 zł. Tak jak mówiłam, to są rzeczy z nowej dostawy. Ja bardzo lubię tego typu takie luźne, letnie rzeczy. To jest super, super fajne i takie uniwersalne, dlatego zdecydowałam się. Bardzo mi się podoba kolor, bo wiecie co, teraz zdecydowałam się, że na takich nowych dostawach to już takie tylko super rzeczy kupuję. Już nie wyszukuję takich, no takich, że o fajne, ale dobra, niekoniecznie potrzebuję, albo nie jest to takie na 100%. Staram się już teraz wybierać tylko takie mega super rzeczy, które kupiłabym też nowe w sklepie, więc takie trzy pytania zawsze. Czy kupiłabym to nowe, na przykład za 200 zł? Jeśli oczywiście miałabym w danym momencie tyle gotówki. Czy to mi jest potrzebne? W sensie, czy na pewno będę to używać, czy to jest tylko takie, a może to raz włożę, albo może tylko do stylówki? No i druga rzecz, czy będę mogła to sprzedać, bo jeżeli nawet kupię i stwierdzę, że no po jakimś czasie już mi się to troszkę znudziło, albo nie jest to tak w 100% do mnie dopasowane, no to mogę to po prostu sprzedać dalej i nadal będzie miało swoją wartość. No i właśnie dlatego kupiłam ten kombinezon, bo stwierdziłam, że jest na tyle fajny, ma fajny jakościowy materiał i kolor, że na pewno w razie czego uda mi się go sprzedać, ale tymczasem na pewno będę nosić, bo bardzo mi się podoba. No i kochani, druga rzecz to są okulary. Kupiłam sobie oczywiście z zarobionych na Vinted jakichś tam pieniążków ze sprzedaży. Kupiłam sobie okulary Gucci Vintage i one naprawdę nie były drogie jak na Gucci. Nie są zniszczone, mają takie malusieńkie ryski, ale nie w takich miejscach i nie w taki sposób, żeby to jakby utrudniało ich użytkowanie. Są zupełnie funkcjonalne, mają jakby, no są w idealnym stanie po prostu. Były bardzo tanie, tak jak mówię, i no i po prostu uznałam, że są super i mają bardzo fajny kolor, zobaczcie tutaj, i może też zdjęcia Wam wkleję, takie beżowe, uniwersalne, i tutaj mają właśnie te znaczki Gucci i takie fioletowe, jakby tutaj te, nie wiem jak to nazwać, takie sprzączki typowe dla Gucci. Jest tutaj napis i wszystko, są bardzo, bardzo porządne te okulary, dlatego pewnie przetrwały, jak twierdzi ich sprzedawca,
około 20 lat. No i naprawdę tak to wygląda. Bardzo, bardzo twardy, taki porządny plastik. No i fajnie się w nich czuję. Fajne są i są małe, a ja mam małą głowę i rzadko kiedy okulary, nawet markowe, na mnie pasują. Często są bardzo, bardzo luźne i mi spadają, na przykład jak chodzę, co jest bardzo wkurzające, powiem wam, bo ja mam głowę, kiedyś sprawdzałam, takiej wielkości 4-latka mniej więcej i to jest duże utrudnienie w kupowaniu kapeluszy i okularów. Ale udało się, także jestem zadowolona. Zobaczcie jeszcze te okulary w jakichś stylówkach. Tymczasem idziemy dalej. Teraz pokażę wam coś, co zobaczycie niedługo w stylówkach. Nie będę zdradzać dokładnej stylówy, jak to będzie zestawione. To jest spódnica też kupiona właśnie z Vinted, z tych środków, które tam mi gdzieś spływają i sobie zostają na koncie Vinted. Kupiłam spódniczkę za około 30-40 zł, coś takiego. To jest Desigual, no i stąd cena. Spódniczka była praktycznie nowa, jest, jak widać tu na stylóweczce, troszeczkę na mnie ciasna. To znaczy ja wchodzę, zapinam się i wszystko, ale jest bardzo, bardzo obcisła i tym bardziej, że ma taki wąski krój. Ale ja się tym nie przejmuję, bo tutaj jest z jednej strony możliwość poszerzenia jej o jakiś centymetr i to już w zupełności wystarczy, żebym się czuła w niej komfortowo. I to jest spódniczka na takie troszkę specjalne okazje, bo po pierwsze ja nie lubię za bardzo takich spódnic wąskich, o wąskim kroju. Po drugie, no jest też, nie jest długa, więc umówmy się, ja już ją przedłużyłam tutaj o gdzieś 2 cm tego zakładu, który był pod spodem. Na szczęście był zakład pod spodem. Jest przepięknie uszyta. No i zobaczcie, to jest takie małe dzieło sztuki, jak to czasem te rzeczy Desiguala, bo nie powiem wam, że nie wszystkie mi się podobają, ale naprawdę jest to prześlicznie uszyte. No i już teraz zapraszam was na niedzielę na stylówki według wielkich projektantów. Myślę, że będzie to super program. Jeśli spojrzycie na tą spódniczkę i skojarzycie jakieś nowe kolekcje, to pewnie się już domyślacie, który to będzie projektant, a może nawet samego stylu tej spódnicy się już domyślacie, kto to będzie. Szczególnie może mała podpowiedź tutaj, te aplikacje. Także myślę, że naprawdę będą super stylowe. No i ta spódniczka po poszerzeniu i może odrobinę uda mi się też jeszcze zrzucić do niej, będzie naprawdę super nabytkiem i jest bardzo piękna i oryginalna, także bardzo się z niej cieszę, kochani. Dobra, idziemy dalej. Następna rzecz jest trochę taka boho, taka hippie. Marka Soaked in Luxury. Nie było to drogie, to naprawdę kosztowało jakieś kilka tam złotych. Bo to było, zdaje się, że z wagi, tak. Bardzo, bardzo fajna rzecz, zobaczcie, taka fioletowa, w kwiatuszki takie drobne i to jest coś w rodzaju takiej crop topowej kurteczki wiązanej. Jeszcze ma dodatkowo pasek, który się zakłada na zewnątrz i pokażę wam tutaj, jak właśnie mam to na jednej sukience mojej, też w stylu takim trochę hippie założone. No i też jest bardzo wiele możliwości do fioletu, do jasnego, do połączenia właśnie takiego białego z fioletowym i w ogóle do jasnych ciuszków letnich w stylu takim festiwalowym będzie świetna rzecz. Muszę się chyba przesunąć, bo mnie strasznie razi tutaj. Kochani, i no właśnie, takie coś fajne było, bardzo świetny materiał, bo to jest bawełna takiej wysokiej jakości. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest ekstra rzecz na lato. Ja takie rzeczy kocham po prostu. Z paseczkiem, tak jak mówiłam. No i można to nosić i do spodni, i do spodenek, i do nawet jeansów, i do sukienki, także ekstra fajna rzecz według mnie. Następna rzecz to będzie sukienka taka Noa Noa firma, bardzo dobra firma skandynawska, taka designerska troszkę. Designerska taka sukieneczka, bardzo, bardzo lubię tą firmę i to jest bardzo droga firma też. Robią świetnej jakości ciuszki. Ona, to jest taka w stylu koszuli trochę takiej sukienka, przezroczysta. Ja będę ją nosić na kostium kąpielowy albo, zobaczcie, tutaj pokażę wam też właśnie z jedwabną haleczką. Mam taką w kolorze wina, taką śliwkową halkę z czystego jedwabiu. To jest bardzo przyjemne i cieniutkie. I powiem wam, że jest mi nawet fajniej z tą halką pod spodem i chłodniej, bo jedwab ma taki bardzo chłodzący dotyk, coś takiego bardzo przyjemnego dla skóry. I nawet upał to w ogóle nie grzeje. To jest naprawdę mega cieniutkie i jest mi chyba nawet chłodniej w tej halce z sukienką niż w samej tej sukience, mimo że jest przezroczysta. A jest świetna, naprawdę przepiękne kolory, zobaczcie.
Kochani, wybaczcie to światło, ciągle się tu coś zmienia, ale będę wam wstawiać przebitki stylówek, które myślę, że są dobrze zrobione i no i jakieś tam zdjęcia, żebyście widzieli wzory i kolory, bo niestety, ale no nie mam takiego wyboru bez końca, kiedy mogę to nagrywać, a teraz jest najgorszy moment, bo jest bardzo ruchome światło. Moi drodzy, sukienka jest przesuperowa i uwielbiam taki styl. To jest taki bardzo elegancki, ale też luźny styl. Taka nonszalancka elegancja w francuskim stylu. Bardzo, bardzo lubię ten styl. Bardzo fajnie, że ma tył dłuższy, wtedy jest to takie niekrępujące. Nawet jeżeli troszkę się schylimy czy coś, to nie ma tam ryzyka, że coś nam będzie widać z tyłu. Dlatego bardzo mi się spodobało. To jest wiskoza 100%. Prześliczne detale ma ta sukienka. No i w stylówce tutaj z takim paseczkiem plecionym, z sandałkami, a w drugiej wersji, już wam pokazuję, włożyłam sobie tak też, żeby wam pokazać dodatkowo takie butki, które ostatnio kupiłam w jednym z lumpeksów w takiej sieci Ciuchy z Krakowa. Przy okazji sobie gdzieś tam weszłam do sklepu i kupiłam. Butki kosztowały kilkanaście złotych, to jest Roland Cartier firma, takie vintage'owe butki, one są cudowne, zobaczcie sobie na zdjęciach i tutaj może uda się też trochę bliżej zobaczyć. Przepiękna skóra i to jest taki kremowy kolor z granatem. Takie trochę częściowo otwarte buty letnie, eleganckie bardzo, całe ze skóry, no i naprawdę są prześliczne. Made in Spain, hiszpańskie, zrobione w Hiszpanii, ale Roland Cartier to jest taka vintage'owa firma, bardzo, bardzo ładne buty widziałam na internecie, właśnie takie już z odzysku ich. Mają złotą wkładkę w ogóle tutaj, no i ten wzór mi się bardzo podoba. No takich butów się, no nie wiem, pewnie się robi, ale są bardzo drogie dzisiaj. No i jeżeli można kupić vintage buty w idealnym stanie, tak piękne, no to... Ta-dam! Już nas nie ma. Siema, już nas nie ma. Akurat tutaj do studia przyszli goście, także mały przerywnik. Kochani, no i zobaczcie, tu może na zdjęciach zobaczycie, że ta skóra tutaj kremowa jest takim jakby perłowym połyskiem. Przepiękna. No i właśnie zobaczcie tutaj poglądowo, dokładnie do tej sukienki, co miałam na sobie przed chwilą, jako taka wersja super elegancka, może wieczorowa. Kocham buty vintage, po prostu są czasem tak piękne, że no dzisiaj naprawdę ciężko jest znaleźć coś takiego nowego w sklepach. Trochę takie siermiężne ma być dzisiaj buty, nie wiem skąd takie czasy przyszło, że takiego pięknego, subtelnego detalu jest mało w ciuchach. Oczywiście bywa też. Kochani, następne buty od razu wam pokażę. Udało mi się kupić też vintage'owe buty, kremowe całe, z takim złotym detalem na obcasie. To są buty marki Bali, więc znowu super, szwajcarska marka z takiej wysokiej półki. To są też już takie naprawdę, naprawdę drogie rzeczy, nowe już zahaczają o kilka tysięcy. Na pewno powyżej 1000 złotych trzeba dać za nowe rzeczy tej marki. No a to są vintage buty, zobaczcie tutaj na zdjęciach. No i są prześliczne, naprawdę są bardzo ładne, zgrabne, bardzo wygodne. No i to jest właśnie to, że one są całe ze skóry w środku, na zewnątrz. One są już, no widać, że są używane, bo to są buty vintage. Oczywiście wymyte, zdezynfekowane, wszystko tutaj jest odczyszczone, nabalsamowane. Także ekstra i bardzo, bardzo wygodne, tak jak mówię. No i też zobaczcie, tutaj jestem w tych butkach w kilku kreacjach, które też za chwilę zobaczycie sobie. Bardzo mi się podobają, naprawdę, są prześliczne. Ach, i kosztowały mnie tutaj, nawet jest jeszcze cena 16 zł. Jeszcze w nich nigdzie nie byłam, więc cena została. Kolejna rzecz, jeszcze mam kilka takich właśnie różnych markowych akcesoriów. Buty, które kiedyś mówiłam wam, że zamówiłam, sneakery Chanel. No i oczywiście spodejrzewałam, że to są fejki, że to są nieoryginalne buty, ale oglądając widziałam, że naprawdę są to buty dobrej jakości, więc za kilkadziesiąt złotych na Vinted opłacało mi się je kupić, bo bardzo spodobał mi się to, bo widzicie, one są właśnie na tym modelu wzorowane oryginalnym Chanel i są bardzo dobrze odtworzone. Tu jest prawdziwy zamsz i naprawdę te wszystkie detale są takie rzeczywiście jak w tych oryginałach Chanel, także naprawdę tak z pierwszego rzutu oka można by się pomylić. No oczywiście jak się tam już przyjrzymy, no to troszkę różni się tutaj wszywka na wkładce wewnątrz, mimo że naprawdę tutaj są numery seryjne, ale myślę, że to nie jest do końca
Pewnie to jest taka dobra podróbka, która kosztuje już kilkaset złotych, bo naprawdę takie dobre podróbki tych drogich marek potrafią kosztować nawet 500-600 zł. To już są wysokie ceny. No i widziałam nawet takie gdzieś tam takie oferty tych nowych, może nie tych, ale innych modeli. No oczywiście nie kupiłabym w życiu podróbki nowej, bo to jest napędzanie rynku tych podróbek. To jest nieuczciwe i uważam, że to jest bez sensu, ale używane i w dodatku bardzo mi się spodobał ten model, bo jest taki właśnie oddychający, on ma tutaj jakieś takie systemy kratkowe, gdzie ta noga niby ma oddychać. No i generalnie podsumowując, super kolory, bardzo mi się podoba właśnie to, ten pomysł Chanel z tymi kolorami na podeszwie, naprawdę jest superowy i tutaj można sobie dobrać jakieś dodatki, czy paski, czy paski na koszulce, czy cokolwiek w tych kolorach i będzie, właściwie każdy kolor do tego będzie super wyglądał. No i oczywiście jakiś jasny strój, spodenki, spodenki, taka bluzka luźna, wiązana, bawełniana i plecaczek, bo od razu pokażę Wam plecaczek, który kupiłam też na Vinted, też bardzo niedrogo, też było to jakieś kilkanaście, nie wiem, chyba około też 30 zł. I to jest świetny, naprawdę świetny plecak firmy Offerman, takiej niemieckiej, bardzo dobrej firmy ze skóry. On jest tutaj skórzany, tutaj jest takie bardzo grube płótno, jeszcze pokrywane takim lakierem jakby, także to jest mocna rzecz. Świetnie wykończony w środku, tu ma bardzo fajny też taki znaczek i on jest w takim właśnie jasno-kremowym kolorze, taka złamana biel. Idealnie do tych właśnie sneakerów, bo one też mają, ta skóra zamszowa jest w takim właśnie kolorze jak to. Także dobrałam sobie tak nieprzypadkowo, żeby mieć właśnie na takie letnie wycieczki, na zwiedzanie, to jest ekstra strój. I właśnie można sobie do tego krótkie spodenki, bluzę, bluzkę, podkoszulek, wszystko będzie pasować. Nawet do sukienki taki plecaczek, taki bardziej właśnie w stylu sportowym letniej też będzie ekstra to wyglądało. No i zobaczcie, jeszcze tutaj mam taką przebitkę krótką z niebieskim sweterkiem, też takim bardzo luźnym na lato, a dodatkowo kolejna stylówka to z bluzą, przepiękną bluzą Only, za którą dałam około 20 zł też w Lumpeksie na nowej dostawie, ale mnie zakochałam się po prostu w tych kolorach. Zobaczcie, jakie cudowne są te wzory kwiatowe, przepiękne. Te kolory naprawdę świetnie są zrobione, bardzo mi się to podoba i to jest dobra jakość, to jest 100% bawełna. Ma super guziki, możemy sobie tutaj zapiąć taką stójkę tymi guzikami i to bardziej jest wtedy postawione, albo właśnie rozłożyć ten kołnierz i tak bardziej większy dekolt jest. Rozmiar XL, bo chciałam taką luźną bluzę. Właśnie super, ucieszyłam się, że jest taka duża, bo takie tego typu bluzy uwielbiam, jak są takie duże, takie mocno oversize'owe, że można w nich się tak zatopić, wtedy jest super przytulnie, no i ten styl właśnie taki sportowy, luźny mi się bardzo fajnie kojarzy z takimi dużymi ciuchami. Także taka stylowa i taka kolejna moja rzecz. No i moi drodzy, coś, co już widzieliście w stylówce wcześniej, ale zapomniałam o tym powiedzieć, torebka firmy Bali, czyli znowu mega marka. Vintage'owa torebka, ona jest z lat 90. myślę, patrząc po kształcie, bo to jest taka bardzo w tamtym stylu torebka z taką sprzączką srebrną, świetna jakość, naprawdę piękna skóra, taka błyszcząca, jednocześnie cienka i dobrze wykonana skóra, przepiękna, ciemny granat to jest, bo tu na pewno nie zobaczycie tego, że to jest ciemny granat. Zrobię Wam zdjęcia przebitkowe. No i w środku jest rybs, taki nawet to słychać, takim grubym rybsem jest wyłożona. Ma tutaj takie napy, które mocują też ten zamek. Super, naprawdę super, jak na taką małą torebeczkę. Trochę oldschoolową, ale jest super jakości i właśnie ja lubię takie oryginalne i takie designerskie z wyglądu dobrej jakości rzeczy, to mi się bardzo podoba. I no i właśnie ostatnio też mam granatowe sandałki i takie różne rzeczy, do których granat, tak jak do tej sukienki, co wcześniej była pokazywana, super mi będzie pasować. Kochani, idę dalej. Aha, i torebka kosztowała też około 20 zł, także kolejna rzecz. Teraz sukienka zupełnie vintage'owa, to jest 80. lat i to jest jakaś krawiecka, szyta przez krawca sukienka na 100%, bo nie ma metek, nie ma metek żadnych. I zobaczcie, ona jest na mnie niezbyt dopasowana w ramionach, bo ona miała poduszki, one są wyprute.
I wiecie co, ja nie przepadam za poduszkami, a już szczególnie nie w sukienkach, bo jeszcze w żakietach to może być uzasadnione i może fajnie wyglądać, ale w sukience wygląda średnio i ona jest tutaj źle dopasowana, ale to jest taki szantung, czyli taki surowy jedwab, specyficznie wyprawiony, powiedzmy, jedwab naturalny, bo to ja się na tym troszkę znam, więc tutaj jestem w stanie to rozpoznać bez metki. Jedwab, przepiękny kolor, naprawdę piękny. I to, ten detal tu z boku, zobaczcie, na nodze mnie zachwycił po prostu. To jest cudownie uszyte i to jest naprawdę bardzo pracochłonna robota. Obciągane, czyli oblekane guziczki z boku takie. Mam plan, żeby odpróć rękawy, dopasować sobie ją tu na ramionach, tak żeby tutaj ona leżała pięknie u góry. I ewentualnie doszyć te rękawy, albo po prostu zostawić takie szerokie ramionczka. Zobaczymy, czy da się je doszyć, czy po dopasowaniu te rękawy będą się dały jeszcze udrapować, żeby to wyglądało nadal elegancko. Jeśli nie, to właśnie będzie to taka szmizjerka, elegancka szmizjerka bez rękawów. No i wtedy można do tego fajny żakiet, fajną marynarkę i będzie super strój. Albo taki krótki żakiecik. Przepiękna rzecz, właśnie będę ją dopasowywać, także może pokażę Wam program o przeróbkach. Kochani, no i następne rzeczy, już zbliżamy się do końca. No a trochę tych rzeczy jest, ale też jakiś czas nie robiłam programu, no i też niektóre rzeczy były już odłożone wcześniej, wiadomo, nie da się wszystkiego naraz zamieścić w holach, prawda? Kochani, bluzka też z nowej dostawy, to była troszkę tańsza, bo to jest bardzo, bardzo taka delikatna bluzeczka. Mega delikatna rzecz, jedwab 100% naturalny, Stockholm firma, bardzo lubię tą firmę, oczywiście to jest szwedzka firma, rozmiar 36 i taki przesuper rozmiar, zobaczcie jakie to jest lekkie. Piękne kropeczki, takie urocze, w dodatku tu z przodu jest taki a la żabot jakby, bardzo, bardzo mi się podoba coś takiego. Zobaczcie tutaj do stylówki z taką spódnicą moją z jedwabiu też i ona jest w kolorze tych kropek. Próbowałam dopasować tą bluzkę do takiej białej spódnicy w czarne kropki, którą mam z H&M-u, z taką falbaną tu, ale wiecie co, ona jest zbyt biała. Po prostu te kropki są kremowe rzeczywiście i to widać, jak się włoży tamtą spódnicę, że razi ta różnica. Te kropki wyglądają przy tamtej spódnicy jak brudne, nie da się tego zrobić. Ale mam super plan na stylówę. Tutaj zobaczcie, tylko jeszcze krótką przebiteczkę. Ale nie pokażę Wam chyba tej drugiej stylówki, bo bym zdradziła już z następnego programu właśnie o wielkich projektantach. Ta bluzka będzie występować w nim. Także mam nadzieję, że nie możecie się już doczekać tak jak ja, bo naprawdę myślę, że będzie super. Będą super te stylówki i to jest kolekcja z tego roku, która najbardziej mi się podoba, jak chodzi o lato 2021. Także już jest w przygotowaniu. Moi drodzy, już Wam pokazuję ostatnią rzecz. Na zupełnej... A nie, jeszcze przepraszam, jeszcze nie. Jeszcze bym zapomniała o sukience. No i to jest rzecz, to jest moja perełka taka. Może wielu osobom się coś takiego nie podobać, ale dla mnie, ja kocham styl w ogóle taki hippie i taki boho. Kocham takie rzeczy swobodne, bez niezobowiązujące, taką... Lubię taką elegancję i taką też czasem coś takiego szalonego, wiecie co? To jest sukienka w stylu, to jest od Molly, super firma, 100% jedwab. I w ogóle ta sukienka to jest hit. Te sukienki są bardzo drogie, możecie sobie zobaczyć na internecie. Naprawdę są w dużych cenach, to jest taka troszeczkę jakby posz firma już. No i ona jest szalona, ma tutaj fioletowe koronki, w ogóle ten wzór. Wiecie co, mnie się to kojarzy z bajkowością, mi się to kojarzy z jakąś taką krainą czarów, z Alicją w Krainie Czarów. Może Alicja by miała dłuższą sukienkę, ale no ja czasem mam apetyt na takie szaleństwo, na coś takiego baśniowego. Uwielbiam taki styl, po prostu taka baśniowość do mnie bardzo przemawia. Jeżeli coś ma w sobie elementy trochę takiego szalonego i takiej wyobraźni niesamowitej, kolorystycznej i wzorowej, no to po prostu zakochałam się. Zakochałam się i to jest teraz moja ulubiona sukienka. Wiem, że może jestem trochę za stara na taki styl, ale nie mogę się powstrzymać po prostu. Niestety, no będę starą wariatką w sukienkach z Krainy Czarów. Niestety, chyba przepadłam. Kochani, czasem jest coś takiego, że po prostu, no po prostu nie umiem sobie odmówić, żeby włożyć taką bajkową sukienkę i poczuć się właśnie jak,
jak jakiś zaczarowany elf, nie wiem. Dobra, koniec wygłupów. Nie, naprawdę, jest przecudowna jest ta sukienka i pasuje mi do moich rzeczy, bo wiecie, że ja mam już chyba z 5 sukienek w takich odcieniach, łącznie z tą od Diane von Furstenberg, która też jest w takich bordo odcieniach. No i ta torba moja też w kolorze takim podobnym jak ta koronka, będzie tu pasować fajnie. I tutaj trochę włożyłam już mniej szalone buty, ale w kolorach, które są w sukience. Właśnie ma taki niebieski, taki trochę zielonkawy niebieski i taki jakby brzoskwiniowy odcień. Te buty mają takie coś. Także moja kochana sukienka teraz. Nie mogę przestać na nią patrzeć, powiem wam szczerze, jest tak śliczna po prostu. Dobra, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz i kończymy, bo ten program już trwa za długo chyba. Tutaj cena 12 zł i wiecie co? To jest kurtka Armani Jeans. Kupiliśmy ją za połowę ceny, za 6 zł dla kolegi, bo na Wiktora jest za duża, ale mamy kolegę, który lubi taki luzacki styl, bo to jest taka super mięsista bawełna. Kurtka w formie takiej bluzy dłuższej z kieszeniami. Bardzo mi się podoba ten styl, jest mega superowy, po prostu. Naprawdę świetna, nie wiem czemu nikt nie chciał jej kupić. No i Armani, piękny kolor, taki piaskowo-beżowy na lato, taka bluza zamiast kurtki będzie moim zdaniem po prostu bardzo stylowa. Mam nadzieję, że kolega się bardzo ucieszy, bo naprawdę było to niedużo pieniędzy. To akurat nie jest chwalebne jak na prezent, ale super, bardzo się cieszę, że kupiliśmy tą bluzę, bo niedawno miał urodziny. Także myślę, że będzie też zadowolony. Kochani! Na dzisiaj to wszystko, ale mam jeszcze dla was taką super niespodziankę, niedługo już wam pokażę. Będę robić specjalną sesję fotograficzną z przyjaciółką, która jest fotografem teraz i przygotowujemy coś bardzo specjalnego dla was, taki specjalny program ze zdjęciami i dwa wyzwania z dwoma youtuberkami, także zasubskrybujcie, bo będą bardzo różne i bardzo ciekawe programy niedługo. Wszystko oczywiście z drugiej ręki. Kochani, całuję was serdecznie i pozdrawiam już do niedzieli. Cześć!